Dzień dobry, kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jeju, przytkało mnie. Jesteśmy w Stu Dzieciakach Challenge i mamy kolejkę do kąpieli. W zasadzie to już Ondin umyła sobie tutaj chłopcyka i chłopcyka damy do spania za chwileczkę. No, dobra, kąpu. W ogóle Neja osiusiała tutaj swoją siostrę Aszę, także też jest taka brudziutka. Dobra, połóż niemowlę. O, jak wykąp chcesz, dobra. Trzymaj drzemkę dla Aniusz, dobra. Weź się dziecko, pocałuj karm z butelki, pocałuj. Nie no, wszystko jest w porządku, ale śmierdzisz jeszcze, ojojojoj. To weź tutaj przewin i daj połóż do łóżka. No, weź ze swoją siostryczkę już tutaj ogarnij ładnie. Aha, no dobra, no aż tak ci ciężko, no to w porządku, no niech będzie. Dobra, okej. A ty proszę cię, połóż tutaj postać. Ja nie wierzę, no masakra. Chodź tutaj, wykąp się. Ty musisz iść spać, bo ty jutro idziesz do szkoły. Śpi. Ty masz z pęcherzem tutaj. Dobra, to sobie grasz na razie, okej. Okay. Ty spać. W porządku. A ty sobie zjesz. No to chodź. Chodź, weź sobie porcję. Chodź. Chodź. Dobra. Ty się wykąpiesz, pójdziesz spać, w porządku, a ty przyjdziesz tutaj. Nie lubię grania wideo, okej. Okay. Skorzystaj sobie z toalety. A, ty chodź spać. Dobra. Okej, ty się załatwisz, pójdziesz sobie spać, a ty, moja droga, co, ogarnęłaś? To weź to sprzątnij, to proszę cię odłóż, to możesz wyczyścić. I chodź tutaj, to napraw. Nie. A, i proszę cię wyczyścić tu. Nie wiem, czy on zaśnie. Pewnie zaśnie, zanim będę chciała go przebrać, ale okej. Okay. No niestety, Ondin ma tutaj trochę do zrobienia. No cześć. Wchodzisz tak, jakbyś był u siebie, a nie jesteś za bardzo u siebie. No ale okej. Okay. No, dawaj. Napraw to. Nie no, ja tą wannę wymienię, bo widzicie, jak tutaj tak wygląda. Nie podoba mi się to. Okej. Okay. O, napraw. W porządku. No i bierz malucha, tutaj ogarnij go ładnie i później wsadzisz go z powrotem do spania. I maluszek będzie czyściusim. Dobra, i ty pójdziesz sobie skorzystać. Chodź. To nie twoje, okej. Okay. Tutaj jak sytuacja, nic nie zrobiliśmy jeszcze. To chodź, tu ja cię proszę. Wolny strzelec, rozmawiaj z klientem. No, o pierwszej w nocy, ale może nie śpi. Dobra, rozmawiaj z klientem. No, masakra, dobrze, że ona tak szybko nie chodzi spać, więc tyle dobrego. W niedzielę kończymy to o 9:00. To zlecenie, więc dobrze byłoby właśnie tutaj coś i ogarnąć. Zmodyfikuj grę. Modyfikuj. Może to pójdzie w miarę szybko. Mam nadzieję, że tak. Fajnie by było. Nie obraziłabym się absolutnie, gdyby to tak szybciutko poszło. Nie ma strasznie dużo simoleonów tutaj do zrobienia, do zarobienia. No, ale zawsze to coś. Piątkowa uczennica i musimy osiągnąć trzeci poziom umiejętności. No to gotowanie. U niej zrobimy sobie gotowanie, a ty, moja droga, jak u ciebie szóstkowa uczennica już jesteś. Ojoj, to torcik. No to torcik. To wiesz co? Wstawaj. Wstań. Od razu sobie, wiesz co, weźmiemy to. Sprzątniemy. Chodź. Baw się? Nie wiem. Nie wiem, czy ja to zabawka jest, nie mam pojęcia. Zjedz, zatrudnij, otwórz i weźmiemy sobie torcik. I zdmuchnij świeczki. Skoro już masz urodziny, no to fajnie. To już będziesz nastolatką. Ja się mega z tego powodu cieszę. Aha, i będziecie tu odkładać tę zabawkę, to ja ją sprzedam tutaj zaraz. Raz, dwa, trzy. Mamy co? Miłośniczka plaży. No i świetnie.
No to możemy tutaj dać lokalizację. Moi drodzy, a co to jest? Źródło wiedzy o tomarangu. Aha. No okej, okay, ale my będziemy mieli plażowe życie. Tak. Okej. Okay. Proszę cię, dodaj świeczki urodzinowe, bo to byśmy sobie schowali. Tutaj ten. Dobra, tutaj to naprawisz. Możesz tutaj trochę poogarniać, odzyskaj części. Możesz wyczyścić, wytrzeć. No i w zasadzie wiecie co, no jak mamy tyle tych dzieci też, to dobra, no będzie przychodzić pan też do sprzątania, ale tutaj dzieci na pewno nam będą pomagać w sprzątaniu i tak dalej. Nie ma, że nie. I będę chciała cię poprosić jeszcze, żebyś przewinęła Naję, bo Naja wstała. No i na pewno musimy iść do kasa, muszę ją przerobić, tutaj obrobić, to na pewno... No i okej, okay. A ty działasz tam dalej. No, już niewiele ci brakuje, więc świetnie. No, a ty ogarniesz sobie tutaj siostrunię ładnie. A czy ona potrzebuje coś jeszcze? Ojejku, głodna jeszcze jest, to wiesz co, nakarmisz ją. Dżem kebab się bakuku, nie? Opieka, nakarm. Karm piersią? Aha, bo to, jejku. Dobra, już się, ja już się tak wystraszyłam, powiem wam, że ona jest jakimś cudem w ciąży, że coś się zbagowało. A że w ciąży, w sensie, że wiecie, że może karmić czasem. No, masakra, ale się wystraszyłam, jeju. Dobra, ty ogarniasz. Jeszcze umyć by trzeba było, dzidzie. Ja cię kręcę, ale ty dzisiaj nie jedziesz do szkoły, także spoko, możesz tutaj poogarniać. No, a ty skończysz? Skończysz. Dobra, świetnie. Nawet więcej dostaliśmy hajsu, okej. Okay. No i tak, ty jesteś głodna, mamy ranek, to wiesz co, zrobiłabyś coś dobrego do jedzenia, podaj śniadanie. Pirata ze szpinakiem. Okej, okay. A ty mi tutaj ładnie pomagasz. Ty chodź sobie skorzystać. Umyjesz ręce, umyjesz sobie zęby, wyrzucisz i... I weźmiesz sobie resztki. Dobra. Oj, oj, oj. Weszliśmy w nieodpowiednim momencie, ale jeszcze raz wykąp Naja. No. Kąpciu, kąpciu dla Nai. Kąpu, kąpu, nie? Okej, okay, i sobie zjesz. Jezu, jakie krzyki. Chodź tutaj nakarmić dziecko szybko. Opieka, nakarm. Chodź najpierw, pomożesz mi tutaj. Wyślij po jedynkę. Dobra, nie zjesz nic, no trudno, zjesz sobie w szkole. Dobra, ta malutka zasnęła, wstawaj. A ty ją wsadzisz tu. Naja. I weź sobie porcję. A ty chodź tutaj sobie skorzystać. Już jest pojedzone. Połóż. Nie, no nie tam. Dobra, już wszystko jedno w sumie. Okej, ty jesteś ogarnięta. Chodź spać. Odpocznij sobie trochę, chociaż córy to ci mega pomagają tutaj. Dobra, ucz się pilnie. No i ty. Ty nam tu zostałaś, moja droga. Odłożysz to, pójdziesz się wykąpać i tobie też się chce... Tobie też się chce spać, moja droga. Chyba, że tobie zrobi malowanie na przykład. No bo ta gotowanie, to mogłaby malowanie, nie? No, w sumie to nie głupi pomysł. Jak wam powiem. A i czemu nie wzięłaś się zimny prysznic? O nie, znowu się zepsuło. Wykąp się. Okej, poszła jeszcze spać przy okazji. Wyrzuć obraz, bo teraz to ty będziesz tutaj takie rzeczy robić.
I weź namaluj cokolwiek, nie wiem, klasyczny obraz. Duży. Aticio, baw się zabawkami. No, Aria, Ondine sobie śpi. No, za chwileczkę wstaniemy, zajmiemy się tutaj dzieciaryczkami. Ciebie bym prosiła, użyj sobie pieluszki. Patrz na zabawki. Wkładanie stóp do buzi. Nieźle. Dobra, ty malujesz, a ty, moja droga, no co, no może byśmy już wstali, nie? Chodź, musisz to naprawić. Nie ma lekko, możesz się przebrać, zmienić strój, no codzienny. My i tak tutaj nie mamy pralki jeszcze, no to tyle dobrego. Okej, odzyskaj części. Wyszyj. Wyrzuć. I podaj obiad. O Boże. Użyj pieluszki, następna opieka nad dzieckiem, super skuteczna. Okej, ty namalowałaś, sprzedaj to. I maluj dalej, bo tobie chcę umiejętność tutaj ładnie zrobić. Nie, teraz nie możemy rozmawiać, bo jesteśmy zajęci. Ogarniamy tutaj tyle rzeczy, że no po prostu masakra. Masakra. A finansowo i tak jesteśmy w tyle. Mocno. Na razie, żeby cokolwiek tutaj więcej zrobić. A co ty, bąbeleczku, co ty? Oj, źle z tobą. Ojejku. Więcej opcji opieka. Nakarm. Wykąp. A ty miałeś tu dzieci. No. Musisz ładnie dzieci ogarnąć. O, nieźle ci idzie. Ty jesteś ogarnięta już całkiem. No, pięknie. Dobra, cześć. Wróciłaś ze szkoły, świetnie. Skorzystaj sobie. Chodź. No, chodź. Zabawy ci brakuje, o nie. Chodź, weź sobie jedzenie, weź sobie resztki i oglądaj telewizję. A później odrobisz lekcję. Aha, jesteś zbyt spięta. No dobra. Okej, z dziećką wszystko w porządku. Wykąp dziećkę. O, idziesz sama, dobra. To ja ci wcześniej pewnie dałam, nie? Okej. Ty poszłaś spać tutaj, wystaw to tutaj w sensie. Okej, dobra. Zabawa towarzystwa ci brakuje, no to chodź tutaj, możesz sobie posiedzieć z siostrą, pogadać, wygłosić mowę zachęcającą. Pokaż aplikację, szepcz o zauroczeniu, rozmawiaj o plaży. Okej, małe dziecko jest ogarnięte, tak jest, to możesz je wsadzić tu. Połóż spać. Aha, ale ja myślałam, że tego weźmiesz. Czy tego możemy przewinąć? Wyczyścić przewin. Nie naje, no. Przewin. Hanisz. Przewin Hanisza. I kubeksy. Dodatkowe jedzenie. Goście przyszli, no ale ja nie wiem. No dobra, chodź, podziękuj za przybycie. Przyjazne powitanie. Sami ojcowie, nie? Dobra. I połóż niemowlę. A ty, proszę cię, skorzystaj sobie tu. I zjedz to. Jejku, jaka ty jesteś nieswoja, masakra. Ale zaraz będzie lepiej. Będzie dobrze. Nie mamy kolejnego zlecenia, na razie nie brałam. Chodź sobie tutaj zjesz pięknie. Takie ostro, to ja nie wiem, czy to dobrze w ciąży jeść, ale dobra. Ale okej. No...
Zawołaj. Dowcip, opowiedz dowcip, no. A ty, moja droga? Weź to sprzątnij. Powitanie. Okej. I choć obraz realistyczny namaluj. Jedzenie powinno być w kuchni, ale to my sobie schowamy do lodówki w takim razie. W porządku i ciebie bym poprosiła, tak, to skończ już. Możesz przyjść oczywiście. Albo dobra, jak on przyjdzie, to go przywitamy. No i wtedy później... O nie, zapomniałam o moim ogródku. Szlaczek by to trafił, no. Ajajaj, no na śmierć się zapomniałam. Wyrzuć. O, wyrzuć. Podlej. Ach, kurczę, zapomniałam co, naprawdę, opryskaj. Nie, nie pójdziemy z tą na randkę, żadną. Dobra, skończ malowanie i lecimy do ogródka. Zapomniałam naprawdę o tym, że mamy roślinki. Najgorzej. Dobra, chodź tutaj i odrabiaj lekcję. No dobra, jak już tak, no to tak. Tak, ten zeszyt sobie schowamy oczywiście tutaj, zakupimy sobie książki, podręcznik do... Liceum. Pracę domową. Dobra. Okej. Otwórz. Aha, dodaj do ulubionych, serio? Nie, nie umieść. Już umieściłaś, serio? Szybka jesteś? Nie. Usuń z ulubionych. Na razie nie idziesz do szkoły, w porządku. Chodź tutaj. Wyczyść. Dobra, jest względnie czysto, powiem wam. Jestem naprawdę w szalenie dużym szoku, że jest tutaj czysto i jest 21. Także chodź, weźmiesz sobie jakieś resztki, po tej kolacji weź resztki. Ty jesteś ogarnięta, pójdziesz sobie spać. Ty jak sobie weźmiesz resztki, zjesz, no to pójdziesz sobie skorzystać, pójdziesz sobie spać. A ty tutaj dalej działasz, próbujesz, walczysz, tak? Walczysz naprawić swój błąd. Będzie trzeba do dzieci iść. Ja tu paszczaj. A co się dziwić, jak my nie jesteśmy jakimś wybitnie dobrym ogrodnikiem, to użyć już. To wiecie. Tak się nie stało. Więcej opcji, opieka nad te dziećmi, super skuteczna opieka. Okej, ty idziesz już sobie spać, ty idziesz sobie spać prawidłowo. A ty sobie tutaj ogarniasz, później pójdziesz do dzieci, sprawdzić co i jak, pomóc im. Czemu taki kolor jest? Sprzedaj wszystko. Później. Oj, baby, baby, baby. Aha. Śmierdzące dziecko na horyzoncie. Po matce się nie chce przebrać, nie? Znaczy umyć. Dobra, pójdzie znowu spać. A ty się posiuśkałaś, no. No trudno, no nic nie zrobisz. No sprzedaj wszystko. Okej. Chodź, wykąp się. Wykąp się, zjesz sobie coś. No, weź sobie resztę. No niestety, no zdarza się, nie? Można się posiusieć. No ze wstydu się schowała pod wodą. No cóż, dobrze by było. Dobra, to możemy dokończyć. W takim razie malowanie obrazu. Ej, no miałaś iść jeść. Chodź tutaj. Weź sobie resztki. I... Obraz, ogarnij. Amciu, amciu. Amciu, amciu. Nie, nie ogarniesz obrazu. Najpierw proszę dziecko ogarnąć. A ty co? Okej. Przewiń. No leć, biegnij, daj, będą kolejne dzieci. Kolejne dzieci będą, bo...
Massacration. No, dobra. I tak musi być takie wyzwanie. Na się godziny będzie zastanawiała, położyć go tu, czy nie położyć. A to jest pytanie. Dobra, to dziecko zasnęło, w porządku. A, skorzystaj sobie z toalety i chodź spać. Weź spróbuj zasnąć, postaraj się zasnąć tutaj na podłodze. No, nie stanie ci się krzywda, no. No, niech, że się dziewczyna wyśpi w końcu. Dobra, pierwsza dziewczyna nam wstała, ale myślę, że fajnie byłoby już lecieć do tego kasa i zobaczyć, jak nasza solenizantka wygląda i ja ją oczywiście przerobię. Pokażę wam po nowemu, jak wygląda. Mam nadzieję, że jakoś dobiorę jej strój, że będzie ładnie wyglądać. A ty masz trądzik młodzieńczy. Dobra, jesteśmy u naszej Amai i ojejku, dziewczyno, ubierz się w coś. Ubierz się na chwilę. Tak, to jest nasza Amaja i ja już się zabieram do roboty. Przerobię ją i ją wam pokażę. No i kochani, tak się prezentuje nasza Amaja 47. Zmieniłam jej delikatnie kolor włosów na inny blond po prostu, bo wydaje mi się, że w tym o wiele lepiej wygląda niż w tamtym. Brwi jej zmieniłam, no i oczywiście standardowo ubiór AI i skina, oczywiście na tego, co też ma jej siostra. Tak wygląda w stroju codziennym. Tutaj mamy strój wizytowy, sportowy, do snu, imprezowy, do pływania na ciepłą pogodę oraz na zimną pogodę. Wydaje mi się, że całkiem fajnie się ona prezentuje. Jeszcze zastanawiam się właśnie tutaj nad Ondinką, bo bardzo fajny jest ten skin. Czy ja jej czasem, kurczę, skina nie zmienię? Aczkolwiek ona też ma fajnego tego skina, no i teraz nie wiem, bo nie chcę tutaj zepsuć. No, ale właśnie mam taki nowy skin. A tutaj jeszcze mam jakiś nowy. Jak to by wyglądało? O, też ładnie. Też bardzo ładnie. A gdzie mam ten? O. Już fajny. No, nie wiem, powiem wam, mam problem. Naprawdę mam problem teraz ze skinem. Bo są całkiem fajne. Tutaj wygląda na taką mega, mega zmęczoną. I w zasadzie to jej się nawet nie dziwię, gdyby była zmęczona, no bo przy tyle dzieciach. Jak to nie być zmęczoną, nie? No, rzęsy ci odjęło. Także ja sobie to pocofam i na razie tak to, myślę, zostawię. Ale kochani, to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał. Zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, będzie mi niezmiernie miło. Widzimy się, w zasadzie słyszymy, bo na razie nagrywam bez kamery, w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Cześć! Living life every day.